Umowa współpracy między Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie a Liceum im. Jana Chreptowicza w Ostrowcu jest już oficjalnie potwierdzona. Wczoraj placówkę przy ulicy Rosłońskiego odwiedzili pracownicy Uniwersytetu. Celem wizyty było sformalizowanie na piśmie współpracy, która trwa już od wielu lat. W tym roku akurat tak się złożyło, że na mnie spadła ta przyjemność parafowania umowy między tymi dwoma prężnymi ośrodkami, czyli Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a naszą szkołą, która jest w końcu w roku jubileuszu stulecia. Ja się bardzo cieszę, że będziemy mogli wykorzystać potencjał tej wspaniałej uczelni do tego, aby także pomóc naszym uczniom w poszerzaniu swojej wiedzy. Będziemy mieć wiadomości z pierwszej ręki, wizyty gości, wizyty luminarzy nauki, wspólne sesje naukowe. Już mamy takie wstępne projekty z panią Anną ustalone, a będziemy to jeszcze mogli sformalizować w najbliższym czasie. Zależy nam jako uniwersytetowi, żebyśmy mieli kontakt z różnymi ośrodkami, z różnymi placówkami edukacyjnymi, które są w obrębie naszego uniwersytetu, skąd mamy najwięcej kandydatów. I w Ostrowcu Świętokrzyskim jest to pierwsza szkoła, z którą nawiązaliśmy współpracę. Wiemy, że poszczególne wydziały współpracują już z klasami, szczególnie to są klasy biologiczne i klasy o profilu fizycznym. Dlatego też zdecydowaliśmy się na podpisanie umowy z tą właśnie szkołą, ponieważ współpraca, można powiedzieć, nieformalna już jest. Teraz będziemy mogli ją sformalizować i objąć naszym wsparciem wszystkich uczniów ze szkoły, z klas maturalnych szczególnie. Od dawna uczniowie Chreptowicza regularnie odwiedzali Lubelski Uniwersytet. Uczestniczyli m.in. w pokazach chemicznych i fizycznych, mieli także okazję przekonać się, jak wygląda wstępny egzamin na studia. Pokazy są i efektowne, i widowiskowe niekiedy, ale przede wszystkim są wielką pomocą taką dydaktyczną. W zacieśnieniu współpracy z pewnością pomógł wczorajszy trening kreatywności, przeprowadzony przez jedną ze studentek UMCS-u. Forma zajęć znalazła uznanie także wśród uczniów. Przede wszystkim kreatywność. Jednak dzisiejsza młodzież jest nauczona jakichś wzorów myślenia, tylko nauka, dom, szkoła, tak? A teraz na tych zajęciach dzisiejszych jesteśmy w stanie coś nowego się dowiedzieć, co pomaga niekonwencjonalnie myśleć. Taka współpraca jest przede wszystkim korzystna dla młodzieży, która może dowiedzieć się, jak funkcjonują wyższe uczelnie, jakie wymogi są stawiane przyszłym studentom przy rekrutacji i jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, by dostać się na wymarzony kierunek.